Całe życie słyszysz, kim jest prawdziwy mężczyzna. Jak się zachowuje, jakie ma cechy, czym się interesuje, czasem nawet co je i pije, jakie emocje ma prawo okazywać, odczuwać, jak wygląda, w co się ubiera, co lubi, a czego nie i wiele więcej. Całe życie słyszysz, że jesteś bezwartościowy i godny oplucia, jeśli się nie dostosujesz. Masz się czuć gorszy. Masz się zmienić. Podporządkować, a więc być uległym. Masz robić to, czego oczekuje od ciebie wypowiadający takie słowa. To on w dyskusji czuje się kimś lepszym, dlatego poucza. A kim jest prawdziwy mężczyzna? To każdy człowiek, który urodził się mężczyzną. Mężczyzna nie powinien przejmować się presją otoczenia lub mediów, jakie powinien mieć cechy, ponieważ wbrew nim nie musi być bezwartościowy. Nie istnieje żaden zestaw cech, który miałby określać prawdziwość mężczyzny poza tym, kim się urodził? Co najwyżej możemy uznać bycie dobrym człowiekiem za coś, co ma sens, ale tego na płcie nie rozróżniamy. Manipulacje, które kastrują mężczyzn z płci, a więc wyzwiska od baby czy bycia chłopcem, które wywołują wstyd i poniżenie, nie powinny być brane pod uwagę. Jeśli ktoś dziwi się, czemu mamy tylu transseksualistów niech spyta, czy ci ludzie byli nieakceptowani już od czasów dzieciństwa? Czy byli obrażani od płci przeciwnej, i stąd teraz chcą to skorygować, by w końcu poczuć się lepiej, czy też by zasłużyć na akceptację społeczną. Niestety wiele kompleksów za tym stoi i brak miłości rodzicielskiej, czy brak akceptacji rówieśników. Ogólnie nie ma takich postaci, których moglibyśmy zawsze podsuwać mężczyznom jako wzorów do naśladowania, by każdy mężczyzna mógł takimi zostać, albo aby naśladowanie ich każdemu mężczyźnie przyniosło coś dobrego. Nie ma też poglądów, które można przypisać do wszystkich mężczyzn. Mężczyźni są i będą różni. Według badań jesteśmy dużo bardziej zróżnicowani od kobiet. Ale to nie znaczy, że ci różni mężczyźni nie są prawdziwi i że należy sobą czy takimi mężczyznami pomiatać. Nie wszyscy muszą być tacy sami, odrysowani od linijki, z identycznymi cechami. W umysłach ludzi istnieją wierzenia na temat tej prawdziwości mężczyzn, ale w zależności od środowiska może to być kompletnie inna osoba o innych cechach. Dlatego nie ma co do tego zbytnio przykładać wagi ani brać tego do siebie. Ci, którzy pouczają innych, czy ktoś jest w ich mniemaniu prawdziwy, zazwyczaj są niedojrzałymi, roszczeniowymi zamordystami, którzy poniżają człowieka dla pustej satysfakcji i innych egoistycznych celów robią to często po to, by sobie takiego mężczyznę podporządkować, czy zamaskować własne kompleksy. Rzadko kiedy pouczającemu chodzi o szerszy kontekst, by pomóc mężczyźnie, który słyszy tekst o prawdziwym mężczyźnie, a tylko takie rady można przyjąć.